Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszych zmagań na serii pod tytułem Ojcowizna. I co, na samym wstępie zostawcie łapkę w górę oraz hashtag żniwa, a ja przypnę ci serduszko. I w końcu nastał ten czas, ten chyba najbardziej wyczekiwany czas w sezonie, a mianowicie właśnie żniwa. Pierwsze żniwa tutaj na tej serii, więc no mam nadzieję, że w miarę fajnie wyjdą. Jak widzicie, już ja tutaj wyciągnąłem naszego sprzęciocha ze stodoły. Wyciągnąłem też header tutaj, udało mi się, tutaj znajomy mi pomógł, żeby tylko go spiąć, żeby już tutaj na podwórku się z tym nie majtać. Zresztą chyba by się nie zmieścił tu w tym przejeździe, więc to trochę lipa akurat z tym, że w żniwo nawet nie będę mógł kombajnem zjechać na podwórko. Ale coś się będzie kombinować, będę przy drodze zostawiał, może nikt nie ukradnie. Czemu taki przeskok, że od razu z zimy na żniwa? Szczerze wam powiem, że nie miałem żadnego innego ciekawego odcinka do nagrania. Miały być nawozy, ale stwierdziłem, że to taki dość nudnawy odcinek, a dawno tej serii nie było, więc no chciałem dla was od razu coś takiego fajniejszego zrobić. Jak widzicie, na koncie mamy 11 tysięcy, więc nic się nie zmieniło. Dzisiaj pojedziemy sobie pomucić troszeczkę. I w ogóle to tu gdzieś była kosa, ja pamiętam. Tylko gdzie ona była? Właśnie no tak zapomniałem, bo trzeba by było wziąć kosę, obmucić dookoła. Jeszcze raz sobie nagrzejemy. Dookoła od drzew i tak dalej. No zobaczymy, najwyżej jakoś tam pomału może się uda obkosić. No bo jak wiecie, no ten kombajn dość sporo miejsca zajmuje. No ma z boku ten header i tak dalej, więc no trzeba tym umieć też kosić, a ja pierwszy sezon będę to robił, więc jeszcze na razie tak szczerze to zbytnio nie umiem. W ogóle muszę się nauczyć, jak to wszystko tam poogarniać. Dobra, wsiadamy sobie. Możemy sobie chudy wyłączyć w sumie. I czekajcie, z prawej strony, czekajcie teraz tutaj. Żeby się zmieścić, to będzie najgorsze. Ale pomału dam radę, dobra, lux. Tak sobie rozkminiałem, że teoretycznie mogę wóz sobie podciągnąć samochodem. Myślę, że na luzie sobie da radę. Czekajcie, bo ja tutaj zacząłem robić, a co innego nie zrobiłem. Nikt mi nie gada, a tutaj kierownicę by się przydało zamontować. Taki mały ten, nawet nie zwróciłem uwagi na to. Ale no przepraszam, przepraszam bardzo. Co, zaraz ktoś napisze, że znowu odcinek po tygodniu prawie. No ale teraz mam taki dość napięty grafik. Trzeba się do tych egzaminów trochę pogarniać. Nie, żebym się jakoś zbytnio uczył, ale no coś tam trzeba udawać, że się robi. Czekaj, to uda się już to teraz podciągnąć. O. Dobra, witam was po cięciu i powiem wam, że to nagrywanie dzisiaj to zupełnie nie po mojej myśli idzie. Wszystko jest po kolei nie tak. Zrobiłem cięcie, założyłem, nagrałem jak tu przyjeżdżam, ale się okazało, że wywaliło nagrywanie. Ale dobra, nagrywamy dalej. Też wam powiem, że od razu zrobiłem cięcie. Pierwsza próba założenia tego wałka się założyło oczywiście, więc no dzisiaj kamera nie chce ze mną współgrać. Ale co, uruchamiamy tutaj naszą bestię. Będzie wszystko działało? Chyba jo. Możemy powoli ruszać. Czekajcie, trochę chyba wolniej się z tym lata. Ale tak patrzę, że tutaj w miarę od tych drzew zostawiłem troszeczkę miejsca, więc nie będzie jakoś źle. No tutaj ze słomą będzie masakra, bo patrzcie jak to słomę daleko odrzuca. Trzeba będzie to potem jakoś zgrabić czy coś. No to no, szerokości roboczej to dłużej nie ma. Więc no tych pokosów też będzie sporo. No trzeba będzie coś ogarnąć, żeby właśnie to chyba zgrabić najlepiej i dobra. Tutaj od tych drzew będę takie omijaki robił, ale to jak widzicie jakoś tam aż do końca tak nie gniecie, więc to na końcu się po prostu na odwrót objedzie. Myślałem, że więcej zostanie na tym polu, nie wiem, z samej strony. Dobrze, że pozostawiałem trochę tych brzegów, to chociaż aż tyle się nie wygniata. Teraz sobie zjedziemy. No niestety, no, kosy nie mogłem znaleźć. Chociaż na takim polu, takie omijaki, to jakoś tam dużo nie jest. Aczkolwiek i tak to skusimy, więc na pewno strat jakichś wielkich nie będzie tam troszeczkę, może. Chociaż i tak, jak dziadek by to zobaczył, to by zawału dostał. Dziadek zawsze kosą obkasywał i tak dalej. No dbało do ziemi, nie można powiedzieć. No ale myślę, że w następnym sezonie sobie to normalnie obtegocę, obkoszę i tak dalej. Na tym trzeba zrobić tak trochę po masoszemu. Aczkolwiek z tej strony będzie długi, bo jest więcej zostawione. Trochę nawet przemyślałem to, że zostawiłem te
się wyrobię, ale jednak ten kombajn jest szerszy jeszcze, więc troszkę muszę się te zboże walać. No, to zrobisz, co zrobisz. No i co? Powoli będziemy szukać możliwych jakiegoś nowego nabytku, w sensie do ciągnika. No i też pewnie jeszcze w trakcie żniw będzie przyczepa kupiona, bo tym wozem do szału dostanę. Wiadomo, jakoś tego zboża w pierwszym sezonie nie będzie dużo, dobra, przejdzie. Ale zawsze coś tam będzie. I wozem tyle wozić, to będzie masakra. A tak to sobie zepniemy wóz i przyczepę. I będzie zawsze troszkę większy zestaw. Oczywiście przyczepę będę kupował od dziadka, to co się ugadałem. Nie od mojego, tylko od tego, co kupowaliśmy przewracarkę. No, jak już się ugadałem, to wiecie, nie będę teraz z obietnicy się wycofywał. Dobra, luz. No troszkę lipa, ten pierwszy przejazd mogłem sobie poza odcinkiem w sumie obkosić, ale nie pomyślałem też. Strasznie dzisiaj to właśnie nagrywanie idzie nie po mojej myśli. Dobra, wyłączymy sobie. Wszystko jest nie tak, jakbym chciał. No ale co zrobię, nic nie zrobię. Dobra, rozłożymy sobie rurę i lecimy na gospodarstwo po transport. Dobra, żeby wam tego nie nagrywać, to widzimy się zaraz. Dobra, ja jestem już na gospodarstwie, jak widzicie. Tutaj nawet spinam zestaw. No i tak pomyślałem, że wiecie, że no tyle co ten wóz, to myślę, że takim samochodem na luzie pociągnę. A jak nie, no to najwyżej pełną przyciągnę już ciągnikiem. Po prostu teraz mi się nie chciało przypinać, ale myślę, że da radę. Ten mój truck, nie wiem jak to się nazywa, pickup, o, nie truck, tylko pickup. Bo to chyba, to jest chyba pickup, o ile dobrze pamiętam. Myślę, że da radę, on jakoś tam swoją pakę ma i tak dalej, więc myślę, że w miarę uciągu to fajnie. Ale możecie mnie naprostować, jeżeli się mylę. No i tak, tak jak właśnie mówiłem, będziemy szukać jakiegoś nowego nabytku w postaci ciągnika. Jeszcze nie wiem, czy będzie to jakiś Ursus, czy będzie to jakiś zatorek mniejszy. No ale będę celował coś w taki ciągnik, paradoksalnie mniejszy od tego, którego mamy. Jakoś może 30, 28 albo zatora 25. No nie wiem, zobaczymy, będziemy coś szukać. Nie chcę jakiegoś dużego ciągnika teraz, nie chcę też 60, bo to będzie za duży, może nie tyle co za duży przeskok. Co, tak chciałbym po prostu te mniejsze ciągniki tutaj też przerobić, jakiegoś może wadka, nie wadka i tak dalej. Trochę źle zrobiłem, no ale dobra, pojedziemy sobie naokoło. No tutaj takie szlaczki troszkę wyszły. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz. Wóz oczywiście uszczelniony na zboże. Co by nie wypadło, bo i tak mało mamy. Mówię to jednocześnie jeżdżąc po zbożu, no ale takie są warunki. No z tym kombajnem inaczej się nie da. Tak w sumie muszę rozumieć coś, że nie wiem, że może zasieję, zasadzę, no ale buraki się, ziemniaki, buraki się kopie później niż są żniwa. No nie wiem, może po prostu stawię po pasku u goru od tego, od miedzy, no ale też to znowu więcej zostanie na tej miedzy miejsca niż rozjeżdżę. Dobra, słuchajcie, jakoś tak podjechać w miarę sensownie. Może tym kombajnem mi się uda nawrócić. O. Troszkę sobie słabo ustałem, ale... Dobra, i włączymy sobie wysypywanie. I pierwsze zboże leci. Pokażcie mi to, no ej, ale ładna, patrzcie jaka gruba pszeniczka. Luks. No, tak jak właśnie mówię, chociaż no jeden zbiornik wszedł. Weszedł, wiecie o co chodzi. No co, nakosimy sobie jeszcze kombajn. Tutaj w sumie zgaszę. Nakosimy sobie jeszcze kombajn i właśnie będę kończył odcinek. No będą pewnie dwa odcineczki ze żniw, bo będzie jakiś odcinek łączony z nowym nabytkiem właśnie. Zobaczymy coś, będziemy sobie kombinować troszkę też poza odcinkiem tutaj. Dobra, złożymy sobie rurę. Wiecie, włączy sobie chudy. Kombajn od razu mówię, nie jest wydany. Prywatny konwert, właśnie specjalnie na tą serię. Właśnie było coś nowego, trochę coś innego. Nie chciałem tutaj ani nikogo na usługę brać, ani jakiegoś większego kombajnu. Wszystko miało być w takim klimacie malutkiej wsi. Więc myślę, że tam się w miarę udało. Co? Sąsiedzi kiedy będą, bo to pewnie najczęściej zadawane pytanie ostatnio. Sąsiedzi będą, jak nam się udało ugrać i szczerze to
teraz najbardziej czekamy, aż hajs też będzie miał czas, bo on zabiegany chłopak codziennie coś innego robi. Ja tam jeszcze o ile w miarę czas mam, 2 godzinki dziennie i tak dalej, żeby to nagrać, no to oni nie mają. Troszkę też wam powiem szczerze, że mnie to blokuje, bo jakoś tak chciałbym, żeby ci sąsiedzi też byli na kanale. Przez to, że tych sąsiadów nie ma, to jakoś tak te inne serie mi trochę mniej się dają. Jednak te multi czasami fajnie, jak jest. Teraz już dużo może wyprostować po tym przejeździe. Troszeczkę. Wiecie co, może bym sobie odkosił od razu. Ale w sumie to nie. Wyjdziemy sobie jeszcze to. Bo jak będę obkosywał, to będę miał w złą stronę rurę. Nie będzie tak, jak jest. No i trzeba będzie w tym przejeździe troszkę to wyprostować. Ogólnie też ktoś pisał, żeby ten ciągnik, który mamy, nazywać Bombaj. I myślę, że w sumie nazwa fajna w miarę. Hit, więc ten ciągnik oczywiście tylko pod waszą jurysdykcją, pod waszym nakazem będę od teraz nazywał Bombaj albo Ciapaj, bo Ciapaj też mi się podoba w miarę. Ty robi takie te typowe ciapcie. Znaczy no, słyszycie, wiecie o co chodzi. Ale Bombaj też jest fajnie, bo tak kojarzy mi się z takim potężnym sprzętem. Dobra, teraz tak. Pełno. Podjedziemy sobie, wysypiemy sobie jeszcze jedną. Chociaż to zahamowano centymetry. Bombaj ma słabe hamulce ma. A to jest stary ciągnik, więc nie ma co się tutaj nad tym rozczulać zbytnio. Dobra, rozłożymy sobie. I luz. Uczymy sobie wysypywanie. Już tutaj za dużo nie wejdzie na ten wóz. No właśnie, tak jak mówiłem. Co, dokosimy sobie jeszcze na fulla ten zbiornik. I będę się z wami żegnał. No te pole wygląda trochę jak po jakimś zamachu. Ale powoli myślę, że się to wszystko ogarnie. Też ja muszę się nauczyć kosić tym kurwa sąsiadowi po tych marchewkach. No muszę się nauczyć tym kombajnem operować, z tym ciągnikiem. Bo nie jest to takie proste, jak, no jakie wygląda, szczerze wam powiem. Też te pola są w miarę dobre, bo są kwadratowe. Ale i tak nie jest to aż takie właśnie proste. Dobra, musimy sobie. Trzeba patrzeć to, żeby to szeroko w miarę trzymać. No co, ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka, cześć i pa pa. Siemano!